Co do samego meczu, rozpoczęliśmy go dobrze. Wydawało się, że jesteśmy blisko zdobycia bramki. No ale niestety w piłce trzeba ją zdobyć, żeby stało się to faktem. Nie zdobyliśmy tej bramki. ŁKS wyprowadził akcję, na którą byliśmy przygotowani, którą pokazywaliśmy. No ale niestety jedno pokazać, drugie przeciwdziałać. Popełniliśmy błąd i na pewno ŁKS-owi dobrze się to wszystko ułożyło. Tak na świeżo po meczu, no uważam, że nie powinniśmy ich stracić. No, mimo tego nasz zespół nie potrafił się uchronić przed błędami. No, ja też nie pomogłem, dlatego ja biorę na klatę te dwie bramki co najmniej i tyle, trzeba grać dalej. Zagraliśmy dobre spotkanie poza pierwszymi minutami, gdzie było trochę nerwowości. Z naszej strony widać, że po bramce uporządkowaliśmy grę i ta gra wyglądała naprawdę dobrze. To nie był wcale zły mecz pod Beskidzia, to nie był słaby rywal, ale no, wydaje mi się, że tutaj byliśmy po prostu zespołem lepszym. Po stracie bramki coś pękło i nie potrafiliśmy jakby to obrócić na naszą korzyść. No i niestety, trzy punkty zostały w Łodzi, a my musimy niestety wracać w złych nastrojach do domu.